A myślę, że już teraz nie przedłużając, oddam głos Tomkowi Kolinko. Zapraszam go gromkimi brawami. Tomku, śmiało. Cześć, dzięki. W ogóle masz taką koszulkę bardzo w stylu, wie, Web3, decentralizacji, unicorn punk i tak dalej, tak? Właśnie super to pasuje do tego wszystkiego, ja niestety bardziej na szaro. Wow, super fajnie was widzieć wszystkich po tak długim czasie. Mam tutaj flashbacki, ostatni raz tutaj stałem opowiadając o swoim projekcie Web3 blockchainowym i tak dalej, ale o nim już więcej nie wspominam, bo to było ciężkie. Jakby było robione, jak to ta konferencja taka, że się opowiada o swoich porażkach, to wtedy z chęcią opowiem o tym. W każdym razie, gdybym ja miał robić aurę, to bym zrobił o blockchainie. Chłopaki zrobili o Web3, więc spróbuję opowiedzieć o Web3 bez blockchaina. Jak pytałem znajomych, którzy tam siedzą, którzy się znają na Web3 i na blockchainie, to mówili, że się nie da. Tak? Zobaczymy, czy mi się uda. Zacznę od zdjęcia takiego serwera, który widziałem, z Internet Archive. Kojarzycie Internet Archive, tak? No więc miałem okazję być u nich w siedzibie i mają takie masywne serwery i one stoją, trzymają te całe archiwum. W ogóle stoją w super miejscu, bo w takiej salce, w której wygląda trochę kościelnie, z tyłu ma witraże, tutaj są miejsca do siedzenia, z przodu jest scena. I pamiętam, jak facet, który stał na scenie ze strony Internet Archive, opowiadał o tym, że z tyłu są te petabajty danych, które przechowują internet. I jeśli ktoś by pytał, gdzie jest internet, to można powiedzieć tam. Tak? I to miało jakieś takie mistyczne doświadczenie, by się stało pod tym internetem, który tam jest. I to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. W każdym razie Internet Archive i grupa paru innych osób pamięta czasy tego pierwszego internetu, nie? 1980 rok czy 90 rok, kiedy było Hacker Manifesto i była ta decentralizacja, walka z molochami i tutaj niezależność, wolność i tak dalej. No i pamiętają i to wspominają już coraz większą nostalgię, no bo wiemy, jak się trochę skończyło, czyli jest Facebook, Google, Apple, Amazon i oni w dużej mierze rządzą naszym tutaj bytem internetowym. A samo Internet Archive właśnie z racji tych dużych serwerów ma też problem, bo teraz ich misją jest przechowanie całej wiedzy, która ludzkości, która jest w tym internecie, tak? No mam nadzieję, że mają backupy w innym miejscu niż tylko w tej jednej sali, chyba mają, a nawet jeśli mają tych backupów 2 czy 3, to nie jest taka masywna decentralizacja, tak? Jakby może pewnego dnia się zwinąć cała organizacja, mogą przejąć to źli ludzie i powiedzieć nie, usuwamy część archiwum, bo już nie jest poprawne politycznie, tak? Jakby nie ma nad tym, jakby to nadal jest w rękach jednej organizacji i to ich boli. Tak, jako że opowiadam o tym po polsku, to mogę powiedzieć, bo pewnie nikt nie przetłumaczy, tak jak rozmawiałem z nimi, to część rzeczy to tak nie do końca to jest zgodne z prawem, co oni archiwizują i gdyby to był komercyjny byt swoją drogą, to naprawdę mieliby więcej problemów, tak, jakby niektóre rzeczy to tam jest już takie mniejsze lub większe łamanie praw autorskich, tak, tylko ludzie przymykają na to oko, bo to jest w zasadzie non-profit, więc jest to okej. W każdym razie, jakby jednym z ich interesów jest to, żeby te dane były jak najbardziej dostępne. Z jednej strony dostępne dla ludzi, z drugiej strony publikowane w coraz większej ilości miejsc, żeby ludzie pomagali im je zbierać i oni mają swój żywotny interes w tym, żeby to zdecentralizować, ale to nie jest proste. Więc teraz oni razem z innymi organizacjami, innymi ludźmi, którzy już tacy są, że już tak, wiecie, parę konferencji już nie będzie okazji zobaczyć ich na żywo, stwierdzili, ruszmy ten ruch Decentralized Web, zdecentralizujmy na nowo internet, dajmy go w ręce ludzi. I zrobili konferencję Decentralized Web Summit, która była jedną z pierwszych, które mówiły właśnie o tych konceptach, które kojarzymy jako Web3. Rzucę zdjęcie w ogóle panelu, który... Bo to trochę meta prezentacja, bo opowiadam o innych prezentacjach, nie? Ale to jest już ostatnia prezentacja, o której opowiadam. Na tej konferencji Decentralized Web był dosyć ciekawy panel dyskusyjny, na którym byli właśnie tacy starsi ludzie, nie? Był człowiek, który założył Tim Berners-Lee, który wymyślił przeglądarki internetowe, z których korzystamy. Była pani, która przeniosła Mozilla w open source i zarządzała tym projektem w tamtym czasie, tak? Co było bardzo... O, i znowu wysiada? Nie, jest okej. Co było bardzo ciekawą ideą, bo to był komercyjny byt i zmienili to w organizację non-profit. Był człowiek, którego mało osób pewnie kojarzy, Whitfield Diffie, który wymyślił PGP i szyfrowanie, tak? I był Brewster Kahle, który jest założycielem Internet Archive.
Więc to był niezły panel. Ci ludzie tworzyli ten internet, podstawy, i oni mówili, czemu decentralizacja według nich jest ważna. I taka rzecz, która mi utkwiła w pamięci, która mnie zainspirowała do projektu, który robiłem kolejne 2 lata, to było to, że oni powiedzieli, słuchajcie, jakby jesteśmy w Krzemowodolinie, all fine, jakby startupy osiągnęły dużo, ale z drugiej strony startupy są trochę takie do jakiegoś stopnia unsustainable. W tym sensie, że jeśli robimy startup i bierzemy pieniądze pierwszą, drugą, trzecią, czwartą rundę inwestorów, to koniec końców albo się sprzedamy, albo wejdziemy na giełdę, albo zbankrutujemy. Za 7 lat to nie będzie ta sama organizacja. Startupy, oczywiście, znamy startupy, które żyją bardzo długo, tak, Google, Facebook, ale to nie są te same organizacje, tak? One mają już inne priorytety, one muszą iść w coraz większą skalę i to nie są organizacje, które przetrwają i będą mieć te same wartości przez kolejnych 30 lat. I to mówili ci ludzie, którzy siedzieli na panelu, którzy zbudowali organizacje, które powstały i działają od 30-40 lat. I jak dla mnie to było bardzo ciekawe i inspirujące. To, co mówili, takie zdanie, to jest właśnie jakby all good, jeśli ktoś robi startupy, większość osób tutaj, to wszystko dobrze, ale to, co oni chcieli budować, to są protokoły, nie startupy. Tak? Protokół to jest e-mail, startup to był Gmail. Tak? Protokoły, czyli coś, co jest dobrym publicznym, coś, do czego każdy może się wpiąć i z czego każdy może korzystać. Jedna z tych idei Web3 to jest budowanie protokołów jako dóbr publicznych, które są ogólnodostępne i no właśnie, z których można korzystać i które będą istnieć dużo dłużej niż organizacja, która je stworzyła. I to jest jedna z tych rzeczy, która sprawia właśnie ten takie inne podejście gdzieś u podstaw, że jeśli ludzie ze środowiska typowo startupowego patrzą na to, co się dzieje w Web3, to patrzą jak na bandę szaleńców, mimo że sami startupowcy są postrzegani jako banda szaleńców przez wiele innych osób. Bo pytają, ok, jaki tu jest model biznesowy, tak? A ktoś odpowiada, no to jest protokół, to it's complicated, tak? Albo nie mamy tutaj konkretnego modelu biznesowego, dodrukujemy jakieś monet, które będą tam potrzebne gdzieś tam i to jakoś tam się uda, tak? Jakby dużo z tych osób to są osoby bardzo mocno ideowe, tak? Które coś budują dlatego, bo chcą właśnie zbudować jakąś inną wartość. Dużo to osób też, to te osoby, które były wcześniej w krypto i nie zależy im na finansach. Już obecnie, tak? I ich dzieciom i wnukom pewnie też nie będzie zależeć. W każdym razie to jest takie rozróżnienie, o którym chciałem powiedzieć, próbując wytłumaczyć Web3 bez mówienia o blockchainie. Pokażę wam... Nie, już za późno, teraz już nie przerobię slajdów. Mówiliście, żeby wysłać 2 godziny wcześniej, tak? To bym przerabiał teraz na 2 minuty przed. Teraz jeden z moich ulubionych projektów, już który działa w tym całym obszarze, to jest MetaMask. Kto z was kojarzy MetaMaska? Wow, kupa osób. No to to questions and answers. Wow, to jest super, czyli być może już mówię zbyt duże podstawy tutaj. W każdym razie nie będę opowiadać za dużo o MetaMasku, tylko powiem, co dla mnie tam było ciekawego. Tak? MetaMask, dla tych, którzy nie kojarzą, to jest wallet Ethereum w dużej mierze, w którym można nadawać transakcje. To, co dla mnie było ciekawego w MetaMasku, to jest to, że on jest też dostawcą tożsamości, czyli on jest tym pluginem, który przechowuje dane użytkownika po stronie użytkownika, w przeglądarce. Dane w postaci jego konta, Ethereum i tak dalej. Co powoduje, że jeśli na przykład budowaliśmy ten projekt, o którym tylko wspomnę, jak będzie Failure Night albo coś takiego na Oli, jak budowaliśmy własny projekt, to mogliśmy dane użytkownika przechowywać tylko po stronie użytkownika w MetaMasku i my jako organizacja nie mieliśmy żadnych prywatnych danych. Co było bardzo, jakby pomagało spać nocami, bo wiedziałem, że nikt się nie może nam włamać na serwery, nie musimy się martwić RODO ani czym w tym stylu, bo nic nie może od nas wyciec. Dało nam bardzo dużo swobody. Oczywiście wymagało innego skonstruowania serwisu, ale idea była taka, że wszystko jest generowane dynamicznie na podstawie tego, co użytkownik, jakby co wie przeglądarka użytkownika. Oczywiście przeglądarki się potrafią synchronizować ze sobą, więc te dane się przenoszą z jednej do drugiej w obrębie użytkownika, ale cały serwis byliśmy w stanie zbudować bez przechowywania prywatnych danych użytkownika. Dla nas benefit był taki, znowu, security, jakby out of box, nie musimy się martwić za bardzo o security, najwyżej ktoś się włamie i napisze jakieś głupoty na stronie. No, nie aż takie proste, ale inny model działania zupełnie. I to jest coś takiego, co jak dla mnie jest jednym z takich fundamentów Web3, czyli inne podejście do projektowania systemów. Nie będę opowiadać więcej o MetaMasku, skoro tak dużo osób kojarzy. Przejdę do takich małych podsumowań.
Jeśli chciałby się dowiedzieć więcej właśnie o takiej innej perspektywie Web3. Jest książka Master Switch. Ona nie wspomina ani słowem o Web3, bo powstała zanim było Web3, ale jest niesamowita. Jest też w audiobooku bardzo ładnie czytanym. Ona opowiada o historii rynku telekomunikacyjnego Stanów Zjednoczonych od początku zarania dziejów, czyli komunikacja radiowa, telefoniczna, ale jeszcze w czasach, kiedy komunikacja radiowa była bez żadnych wymaganych certyfikatów, pozwoleń, tylko ktoś stawiał lokalną stację, gdyby to były te czasy, to na auli teraz ktoś by tam miał nadajnik i by nadawał lokalnie swoje radio Aula Polska w trakcie trwania tego, tak? Jakby nie było pod tym względem regulacji, to było absolutnie zdecentralizowane. Podobnie z telefonią. Byli farmerzy, którzy tymi płotami po ogrodzeniach puszczali, no bo to w zasadzie też z metalu jest, i puszczali lokalne telefonie po prostu jakby w obrębie swoich ranch i sąsiadów. Absolutna decentralizacja, która zakończyła się w momencie, w którym przejęły to duże telekomunikacyjne byty, gdzie wprowadzono regulacje i tak dalej. Rynek zmierzył do centralizacji, potem znowu była decentralizacja, bo postępowania antymonopolowe, potem znowu centralizacja i to tak sobie szło na przestrzeni ostatnich 100 lat. Ta książka mówi o tej wielkiej batalii między decentralizacją, tym, że jest władza w rękach ludzi, jak w latach 90. w internecie, a tym, że te systemy jednak mają tendencję do tego, żeby lądować tam, gdzie zwykle, czyli w rękach jakichś pojedynczych bytów. Web3 to jest próba przejścia znowu z tego scentralizowanego modelu do tego drugiego, z pełną świadomością tego, że być może znowu zakończy się tak jak dawniej, tak? Ale któż to wie. W każdym razie świetna książka, ja bardzo ją polecam. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się dokładniej, nie wiem, o jakichś takich ruchach, co się dzieje w Web3, no to Web3 Foundation, to prosto wpisać, prosto zapamiętać. Oni dają bardzo dużo grantów, więc najłatwiejsza metoda, żeby dowiedzieć się, co to jest Web3, to wejść na stronę Web3 Foundation i zobaczyć, kto dostał granty. I wtedy będziecie wiedzieć tak dokładniej i idealnie to wpaść na dobre imprezy, bo szczerze to jakby to community jest świetne, jeśli chodzi o imprezowanie. No i muszę wspomnieć jednak trochę o samym blockchainie i o tym, jak ma się w tym wszystkim blockchain. To jest tak, że blockchain, jak tutaj rozmawiałem też z kolegami, w zasadzie blockchain to jest ten model biznesowy za tym wszystkim, tak? Skąd ci wszyscy ludzie mają pieniądze, żeby bawić się w te rzeczy Web3 i walczyć o tą decentralizację? No to jest blockchain. Jak sobie wyobrażam protokół, na przykład e-mail sprzed 40, 50, 60 lat, nie pamiętam, kiedy powstał e-mail, tam nie było metody zmonetyzowania tego, tak? I może i dobrze, bo nie musimy za nic płacić tam, ale z drugiej strony przez to mamy spam, bo gdyby e-mail kosztował wysłanie ułamek grosza, to problem spamu byłby rozwiązany. Nie było możliwości płatności, nie dlatego, bo nie było PayPala, tylko nie było możliwości płatności bez wymagania centralnego bytu, tak? Czyli bez tego, żebyśmy mogli wysłać mail, nie tłumacząc się jakiemuś dostawcy, podpinając kartę z całą zabawą, z wyciekiem danych i tak dalej, tak? Nie było zdecentralizowanej metody jakby zmonetyzowania e-maila albo wprowadzenia jakiegokolwiek mechanizmu płatności tam. E-mail poradził sobie, tak? Wiele innych protokołów nie do końca, może tamte płatności by się przydały, tak? I to jest to, co zmienił blockchain, jeśli mowa o protokołach, że on dodał ten jeden element, który umożliwił na nowo podejście do niektórych tematów, bo być może niektóre z protokołów nie powstały, bo brakowało jednak tej metody płatności. Inne sobie poradziły, ale być może teraz będziemy mogli stworzyć te protokoły, których nie udało nam się zrobić wcześniej. I to tak ma się blockchain do tego całego Web3. Czas mi się chyba kończy powoli, więc questions and answers. Mogę powiedzieć, na jakie pytania mogę udzielić odpowiedzi. Mogę przekierować do kolegów, którzy są znawcami blockchaina i Web3. Zachwalali mi Lunę, tak? Mówiliście ten protokół. Krzysztof, chcesz opowiedzieć coś więcej? Bo to było w zeszłym tygodniu, coś mi mówiłeś, że jest świetna inwestycja. Więc o Lunę możecie pytać Krzysztofa. Tak. Ja jestem w blockchainie, tak jak tutaj było w zajawce, od 2012 roku, więc pamiętam czasy prehistoryczne. Robiłem kilka projektów, bodajże pierwszy system na świecie zdecentralizowanych wyroczni, który był splagiatowany przez fejkowego Satoshiego i był używany tam, twierdził, że to on to wymyślił w procesach sądowych, dużo fajnych historii. Zrobiłem projekt, który polegał na wypuszczaniu udziałów w sztuce, ale nie NFT, nienawidzę NFT, to z kolei, kto tam był jeszcze, kto... A Krzysztof, ty też mówiłeś o NFT. więc to jest to. I ostatnio robiłem dekompilator smart kontraktów, czyli przerabiałem te kontrakty, które są na blockchainie,
Ethereum na to, żeby można było przeczytać, co tam się w nich tak naprawdę dzieje, jeśli ktoś nie opublikował kodu źródłowego. Więc to jest takie mniej więcej, przez jakie miejsca przeszedłem i jako deweloper, i jako bizdev, więc znam wszystko i mogę odpowiedzieć na pytania. O, wow. Kulkę, kostkę. Ktoś to włączył? Zajebiście. Ja to rzucam dalej. Tak? Zaprezentuję, jak działa. Wow. I pytanie, jak to jest, no mamy tą decentralizację, okej, ale to musi być gdzieś przetrzymywane, czyli gdzie będą przetrzymywane ta cała decentralizacja, skoro nie będziemy mieli jednego serwera, tak jak jest to archive, dwóch czy trzech kopii, to jak to będzie przetrzymywane, żeby to mogło być zdecentralizowane? To się często pojawia w sieci to pytanie, więc myślę, że sporo osób gdzieś tam na pewno ma z tyłu głowy. To pytanie, co chcemy przechowywać, nie? Bo to bardzo zależy właśnie od tego, co chcemy przechowywać. Tak? Część danych możemy przechowywać na komputerach użytkowników, te ich prywatne dane. Nie? Część danych może być rozproszona po różnych serwerach. E-mail tak działa, tak? Czyli gdzie jest e-mail przechowywany? Na twoim serwerze i serwerze odbiorcy. Czyli w praktyce w Gmailu, tak? ale w teorii przynajmniej jest decentralizowany. Ale problem przechowywania jest dosyć trudny i właśnie to jest ten przykład tego, co blockchain i kryptowaluty trochę ułatwiły, bo jest trochę protokołów, które tutaj pracują nad tym, żeby ludzie mieli incentywę do tego, mieli zachętę do tego, żeby jednak to trzymać, tak? Mamy protokoły, nie wiem, jak IPFS, które polegają na zdecentralizowanym przechowywaniu i na przykład Internet Archive wpięło się w ten protokół. Nie wiem, jak to aktualnie tam wygląda, ale starali się. Czyli idea jest taka, że mówicie, co chcecie przechowywać u siebie i komputer zaciąga to i potem od was też się ściąga. Taki, nie chcę mówić BitTorrent, bo to nie do końca ten sam vibe, ale są takie protokoły i też wiem, że są prace, tylko od 3 lat nie śledziłem tego tematu, więc nie wiem, jak daleko posunięte, ale w tym, żeby ludzie po prostu mieli płacone właśnie jakimiś wirtualnymi tokenami za to, że przechowują dane u siebie na komputerze, tak? Czyli ty masz ekstra moc, nie moc, tylko masz ekstra... Trochę jak staking, tak? Że tak naprawdę dostajemy nagrodę części z poolu za to, że wkładamy nasze waluty do poolu. Dokładnie tak. Muszę dostać informację, żeby przejść do następnego pytania, żeby nie przedłużać. Aha, dobrze, ale to bardzo dobre pytanie, więc tak, trochę jak staking. Tak, czyli po prostu masz nadmiarowe twarde dyski, jeśli możesz to wpiąć do całej sieci i dostawać za to jakieś monety, które są coś warte, no to jest ekstra, tak? I to jest to co umożliwił blockchain. Siema. Halo. Dobra, masz jakieś info odnośnie komunikatorów między adresami publicznymi? Nie najświeższe. Ostatni raz to przeglądałem 5 lat temu, tak? Więc nie powiem ci za dużo, ale to jest inny element tej układanki, tak? Czyli jak się komunikować totalnie peer-to-peer, tak? Wiem, że były nad tym prace. Mam nadzieję, że się posunęły przez tych 5 lat do przodu, bo wtedy już były jakieś systemy, które działały. Oryginalnie, jak dobrze pamiętam, Ethereum to miały być tak naprawdę 3 protokoły, które były, tak? To było właśnie to, co kojarzymy, czyli cały blockchainowa krypto ze smart kontraktami. Drugi element to właśnie był system komunikatorów, który miał umożliwiać przesyłanie dalej. No i trzeci to miało być storage. Jakby ten pierwszy element super się rozwinął, drugi dużo wolniej się rozwijał. Myślę, że jak się poszuka, to można coś znaleźć, ale tutaj niestety nie mam tak top of my head, nie mogę za dużo powiedzieć, jak aktualnie jest ten rozwój. Ale zdecydowanie to jest właśnie w okręgu zainteresowań Web3. Nikt więcej nie ma pytań? No rzuć jeszcze jakieś jedno. To ja mam w sumie. No to dajesz jeszcze jedno, tak. Nie ma co ten. Może to będzie pierwsza aula, gdzie na czas wszystko się skończy, nie? To... Opowiedz coś o DeFi. O DeFi. Jak dla mnie to jest ta najciekawsza rzecz, która jest w blockchainie. Tak? To jest. To nie jest Luna, cokolwiek Krzysztof by nie mówił, to. Nie. Okej, opowiem, jak ja rozumiem DeFi. Obecnie są 2 crowdy ludzi, którzy się jarają dwoma tematami. Jedno to jest NFT Kids i bawią się w te wszystkie Pokemony zbierane i po prostu to jest gambling, jak dla mnie. Zazwyczaj nie ma żadnej wartości zupełnie. A druga to są ludzie, którzy są trochę poważniejsi, zazwyczaj bardziej. I to są jakby... Nie wiem, blisko 2-3 lata temu zaczęły się pojawiać nowe opportunities, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy w obrębie całego środowiska blockchainowego.
Dawniej to była tylko spekulacja tokenami, walutami i tak dalej. Wzrosną, spadną. Tak w porównaniu do giełdy to można powiedzieć, że to było tak jak akcje spółek na giełdzie, nie? Czyli można obstawiać zyski, spadki i tyle. DeFi pojawił się mniej więcej wtedy, kiedy się pojawiły możliwości inwestowania w Ethereum, Bitcoina, czegokolwiek i otrzymania gwarantowanego zwrotu w inwestycji z jakimś określonym procentem, trochę odpowiednik obligacji na giełdzie. To się gwarantowane jest w ten sposób, że te pieniądze, te twoje środki są wykorzystywane do dostarczania płynności giełdom albo do stake'owania, czyli do utrzymywania sieci albo do czegoś innego, w każdym razie do jakiegoś takiego legitnego zastosowania, które wiemy, że nie wiemy za ile będzie Ether za rok, ale wiemy, że jak włoży się tam 1000 Etheru, to się za rok dostanie 1050 Etheru. Jeśli protokół w międzyczasie nie padnie i tak dalej, to wiadomo, ale tam nie ma tego aspektu spekulacyjnego, tylko mamy ten konkretny jakiś zwrot z inwestycji. I to był taki pierwszy puzzle tego całego systemu DeFi, tak z mojej perspektywy. I teraz jak to już mieliśmy, no to było kilka tych takich protokołów, które umożliwiały konkretne zyski mierzone w konkretnych procentach, no to cała niesamowita maszyna blockchainowa smart kontraktów ruszyła i zaczęły się pojawiać inne kontrakty, które bazowały już na tych kontraktach jako podstawie, tak? Czyli fundusze, które zbierały razem te wszystkie mniejsze kontrakty i umożliwiały hedżowanie ryzyka pomiędzy nie, tak? Albo cała masa innych instrumentów finansowych, których akurat z nazwy nie wymienię, ale są tutaj eksperci, którzy pewnie będą wiedzieć to lepiej. Więc DeFi to jak dla mnie to jest cały system finansowy, który powstał w oparciu o to. I to bardzo takich rozsądnie działających instrumentów finansowych i jak dla mnie, jeśli ktoś chce wejść w blockchain od strony finansowej, to DeFi to jest to hasło, gdzie tam są naprawdę takie sensowne, legitne rzeczy, tak? I warto się zapoznać. Tak bardzo ogólnikowo wiem, ale trochę jestem tak out of loop ostatni półtora roku, dwa lata, ale mam nadzieję, że to dobrze, że dość tak odpowiednio odpowiedziałem. Jak tam? Kolejne pytania? Mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Pytanie takie, bo wrócę do tego przechowywania, bo z jednej strony chcemy je decentralizować, tak, żeby było więcej tych ośrodków, gdzie te dane będą docelowo, żeby to było ta cząstka była na każdym urządzeniu, a z drugiej strony gdzieś czytałem, że wykładniczo przerasta nam ilość danych, którą musimy przechowywać, a jednocześnie coraz bardziej zawęża się ten gap, gdzie te dane, co przechowujemy, nikt nigdy nie będzie wykorzystywał. I nie mówię o tym mitycznym mailu, który trzymamy sprzed 3 lat, który być może nam się kiedyś przyda, lub też no, nasz social wall, gdzie publikacja sprzed 2 tygodni praktycznie nie ma już znaczenia, bo jej nikt nigdy nie zobaczy, ale nadal jest to przechowywane. Teraz pytanie, jak Web 3.0 może sobie z tym poradzić, bo jednak to trzeba utrzymywać, za tym idą koszty energii. Pomijam kryptowaluty, które w tej chwili zżerają gro tej energii, która jest potrzebna na utrzymanie. No i co dalej? Znaczy tak zacznę od końca, czyli od tej energii, no to właśnie dużo blockchainów będzie przechodzić na proof of stake, przede wszystkim Ethereum i tam te koszty energetyczne spadną bardzo, bardzo mocno, już wkrótce, tak? Tak mówię od 4 lat, już za 2 tygodnie będzie ten upgrade sieci. Jeśli chodzi o to, że rośnie ilość danych, które my jako cywilizacja produkujemy, bo powiedziałeś o mailach, tak rośnie, wykładniczo, czy szybko? Czasami ciężko powiedzieć, ale na pewno rośnie mocno, tak? Wykładniczo to znaczy, że będzie rosnąć tak w nieskończoność. Pytanie, czy też będzie tak, że w końcu będzie jakiś pik, już nie będziemy produkować. Jest tylko tyle filmów, ograniczona ilość filmów, które my jako ludzkość możemy na YouTube wyprodukować, tak? Chociaż roboty mogą produkować pewnie nieskończenie dużo. Jeśli nie będzie komu zapłacić za te dane, jeśli nikt nie będzie uznawał, że są wartościowe, no to nie będą przechowywane i będą niknąć, tak, będą ginąć. To rozwiąże nam problem. Tak? Jakby te dane, które będą przechowane, to będą te dane, tylko za które ktoś zapłaci, żeby były przechowane. Tylko kwestia tego, żebyśmy nie musieli polegać na 2 centralnych dostawcach, nie wiem, Amazon, Google, Microsoft, do przechowywania tych danych. To marzenie, które jest gdzieś w Web3, jest takie, żebym tylko mógł krzyknąć w salę, hej, mam 4 gigabajty danych do przechowania, chcę je przechować na zawsze i na kolejnych 100 lat i mogę za to zapłacić 5000 zł, no bo 100 lat to dużo czasu i żeby ktoś to chwycił i żeby miał gwarancję tego, że to jest przechowane, tak? I że nawet jeśli będą po drodze kataklizmy, wojny, pandemie, tak, to nadal to gdzieś to będzie trzymane, bo będzie trzymane solidnie i to jest ta idea w Web3, tak?
I tak, no, jeśli nikt nie zapłaci za te dane, no to one znikną, aczkolwiek znamy w historii ludzkości dużo danych, które nikt nie chciał zapłacić, a potem się okazało, że jednak były wartościowe i gdzieś zginęły po drodze. Tak? To cieszę się, że są takie byty jak Internet Archive, które starają się po prostu przechować wszystko, co da radę. Tak? To jest to. Kolejne pytania? Cześć, mam jeszcze tylko pytanie. Web 4.0, w którą stronę? I czy to czasami się nie cofniemy do tego płotu, który ludzie przesyłają sobie prywatnie, bo wszystkie magistrale pomiędzy krajami należą albo do rządu, albo do spółek skontrolowanych przez rząd. Albo do Elona Muska. Tak. Dokładnie, albo do Elona. Ale to śmiesznie, że mówisz o Web 4.0, bo tak chciałem powiedzieć a propos właśnie historii. Jak tam miałem napisać artykuł o pierwszej nowej auli, to sprawdzałem, kiedy mówiłem pierwszy raz i to było na trzeciej auli, no, numer 3, tak 3 bez dodatków prezentowałem chyba. I to były czasy Web 2.0, gdzie wszyscy mówili, jaka to jest szalona idea Web 2.0. Tak? I to były te tagi, w ogóle social networki, jakie to było ekstra, więc pamiętam te czasy ekscytacji. Web 3, wydaje mi się, że ta ekscytacja jest dlatego, bo jest dużo świetnych imprez też, tak? I jest świetne community, ale też wszyscy wiedzą, że to jest ciężka batalia, która jest z tą decentralizacją i to są bardzo ciężkie projekty, więc nie wiadomo jak nam się to powiedzie, czy się nie powiedzie. Czy będzie Web 4.0? Znaczy ja ostatnio, jak mam speechować, to ja się ostatnio jaram spawaniem, nie? I tym podobnym. Jakby ktoś chciał coś zespawać, to z przyjemnością i hardwarem. I myślę, że mamy dużo innych takich cywilizacyjnych też rzeczy, które są, jeśli mowa o zmianie energetyki na odnawialne źródła, tak? Jeśli mówimy o supply chains, które jakby nie transferowaniu wszystkiego z Chin do Europy, tylko budowaniu tego in-house i tak dalej. I ja myślę, że to będzie prawdziwy kolejny big thing, ale jeśli chodzi o Web 4.0, to nie wiem, czy będzie taki koncept. Jeśli miałbym powiedzieć o czymś, co będzie webowe, to myślę, te rzeczy, które GPT-3, AI, machine learning, tam się czai bardzo dużo też ciekawego, które jakby idei, tak? Tylko to już może nie my będziemy rozmawiać, tylko nasze komputerowe awatary, boty reprezentujące naszą świadomość będą o tym debatować, a niekoniecznie my. No, pół żartem, pół serio. Więc w każdym razie to tak ja widzę przyszłość, jeśli to było to pytanie. Okej. Okay. Ja tak mogę długo, ale... Chyba mało pytań jest. Okej, słuchajcie, dobra. Jeżeli nie ma więcej pytań, to wielkie brawa dla Tomka za to wprowadzenie.